No, dalej się odzywam do Was w ciągu jeszcze tego samego dnia, bo chcę Wam coś pokazać. Czekajcie, tylko nie wiem już, jak złapać ten telefon, bo nie mam tu statywu, więc będę tak jakoś trzymać. Zobaczcie, weszłam dzisiaj na podziękowanie i zobaczcie, co się dzieje. Mega, 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 mega się cieszę. Słuchajcie, 61 osób wpłaciło w ciągu 4 dni. Jest zebranych 657 zł z 12 tysięcy, co prawda, które jest celem. Bardzo, 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 bardzo Wam dziękuję. Ja już płaciłam, jest 15 udostępnień. Słucham, kochanie. Dobrze, za chwilkę, czekaj. Także tyle osób płaciło. Jeszcze raz postaram się udostępnić, tylko zobaczyć właśnie, czy tutaj. Dobra, jestem. Jeszcze raz udostępniajmy. Napiszemy pomagajmy. Teraz zrobię to pomagajmy. Bez serduszek, po prostu tak o. Wszędzie opublikuj, pomagajmy, udostępniajmy, słuchajcie, udostępniajcie gdzie tylko możecie, ja Was bardzo o to proszę. No i tak samo jak proszę o uiszczanie wpłat. Zrób jeszcze jeden mały krok, nawet 1 zł może pomóc, także my wpłaciliśmy. Mega, mega się cieszę. Poczytajcie sobie, tutaj to jest w sumie tym razem już wyczyn samej Patrycji. Błaga o pomoc wręcz, także tu jest cała jej historia, możecie przeczytać. Są nowe zdjęcia, z czego ja się akurat bardzo cieszę. Tu wybieracie kwotę, robicie wpłać, możecie dać komentarz. No, ja wiem, że to są tutaj moje dziewczyny, które wpłacały, także ja po prostu w imieniu moim i Patrycji taty na pewno Wam serdecznie dziękuję. Mega się cieszę, no zawsze to 700 zł, słuchajcie, 700 zł drogą nie chodzi. Ktoś pukał? Dobra, ktoś puka, muszę iść otworzyć drzwi. Okidoki, teraz chyba powinno być troszkę lepiej, więc zmiany są takie. Jest w końcu, słuchajcie, telewizor, także tak to by wyglądało. Tak wygląda komoda. Ten stojaczek, drapaczek dla kociaków. Ale tu już mi baterie wysiadają, słuchajcie, w stoliku, więc muszę zmienić. Tak wyglądają zasłonki. Tak wygląda desenio. Żyrandol. Stół, lustro, a w lustrze ja z lampą błyskową. Obrazek na razie zostaje. Kuchnia, w kuchni nie ma wielkich zmian. Ozdobiłam sobie tylko parapet. Ale za to pójdźmy tu. Tu oczywiście pranie się suszy, ale chcę Wam pokazać to. Tak wygląda nocą. No jest trochę ciemno. Przyznam szczerze i nie za bardzo dużo widać, ale tak wygląda łóżko i już mój pokój. Ta-da-da-da. A biurko przestawiłam. Biurko stało tam, teraz stoi tu. Zobaczymy, czy to jest dobra zmiana, czy zła. To się okaże. Mam nadzieję, że tylko światło, słuchajcie, jest jakieś w miarę ok. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Zasłonka oczywiście tu nie będzie ta. Tu przyjdzie jakaś kompletnie inna i będzie jeszcze pomalowana na biało. No ale tak to wygląda. No i na razie to jest zegarek i tu już nic nie ma, bo jeszcze nie mam opcji. Co jeszcze będzie zmienione? Tu, w miejsce tych dziur, pójdą rączki. Zaraz wam pokażę zresztą. Uwaga. A, no i tu jeszcze. Tu jeszcze doszło na razie 2 zdjęcia. Właśnie mi pokazał telefon, słuchajcie, że słaba bateria. Pokażę wam tylko szybko, zanim go pójdę naładować. Takie będą tutaj rączki. Także będą takie ozdobne. Będę chciała to. Zamiast przykręcić, to przykleić na stałe tu. Także zobaczymy. No i tak to właśnie wygląda. Także to oczywiście na razie, ale z czego ja się mega cieszę, to jest to łóżko. To jest to łóżko moje upragnione. Mój cudowny pokój. Będzie tu jeszcze trochę zmian. Tu dojdzie komódka właśnie do takiego zestawu, jak tu widzicie. I pokażę Wam to w świetle dziennym, gdyż teraz jest takie sztuczne, żółte oświetlenie. A nie o to mi chodziło. Także odezwę się do Was jutro. Padam po prostu na pyszczek, słuchajcie. Jestem naprawdę zmęczona. Nie miałam się kiedy odezwać, gdyż słuchajcie, miałam gości. Miałam gości. Słuchajcie, był właśnie i Krzysio, i Karola wpadła z Anią, i właśnie Łukasz, który pomagał mi, pomagał, który złożył dla mnie, słuchajcie, łóżko i który przykręcił mi telewizor. Ja jestem zapłakana, bo oglądałam, słuchajcie, komedię fajną, romantyczną, dramatyczną. Także dlatego mam nadzieję, że będzie nam się tutaj fajnie nagrywało. Fajnie w ogóle to wygląda, teraz widzę to tło.
w odbiciu lustra. To jeszcze Wam pokażę, taka jest opcja właśnie tego światła. Więc tak będzie to wyglądało ze światłem, więc myślę, że nie jest źle. Kurde, cały czas coś mi wpadło w oko. A i tu już jest literka A. Nie wiem jeszcze za bardzo, gdzie ją postawię. Też są cyferki, gdzieś tam trzeba podklejać. Także no jest jeszcze trochę takich pierdu, pierdu. Tutaj będzie kubeczek, w którym będą pędzelki. Jakieś takie moje podstawowe. I jeszcze nie wiem, tu pewnie jakieś perfumy. Nie mam jeszcze opcji, naprawdę jeszcze nie mam opcji. Jeszcze za kosmetyki się w ogóle nie wzięłam. Także ja będę się z Wami żegnać. Jestem naprawdę zmęczona. Marzy mi się położyć już na tym łóżku. Po prostu marzy mi się zasnąć na tym łóżku, nie rozkładać, słuchajcie, już łóżka w salonie. Także to by było na tyle. Tutaj też widzicie statyw, dlatego że za chwilę Wam pokażę, jak z tego statywu będzie wyglądało moje nagrywanie. No i od doki mniej więcej być może będzie to wyglądało w ten sposób. Także jak widzicie, jeszcze tutaj będę dopasowywać wszystko, ale zależało mi przede wszystkim, żeby właśnie tutaj ten na przykład właśnie obraz i to, pod jakim kątem tu siedzę, żeby właśnie ujmowało to odbicie z tyłu, bo bardzo fajnie wygląda to tło. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Piszcie oczywiście w komentarzach pod filmem, co i jak, co byście może ewentualnie zmienili. Nie mam koncepcji naprawdę na tą ścianę. Jest na niej zegar, który już nie wisi w salonie. I nie wiem, nie wiem. To mi się podoba nieziemsko. Brakuje mi czegoś tu. I nie wiem czego. Naprawdę nie wiem czego. Nie chcę zawalić jej zdjęciami. To już się za dużo dzieje, słuchajcie. Za dużo już jest tego. Ale jednak mi coś na niej brakuje. Kurczę, cały czas, wiecie co, podrażniam sobie po prostu spojówkę chyba. Podrażniłam sobie, słuchajcie, oko. Ale to nic. Zaraz idę i tak się myć i spać. Także chciałam Wam tylko pokazać na koniec dnia. Mam gości do późna, no i po prostu nie miałam kiedy. Idę zmywać makijaż, słuchajcie, bo się rozmazałam i mnie oczy pieką. Leżą jeszcze ciuchy, słuchajcie, które mam dla Was do nagrania oczywiście. Bateria mi pada, więc to jest świetna okoliczność na to, żeby przestać w końcu nagrywać i położyć się spać. Ja jutro pracuję full, czyli robię do godziny 23:30, także taka situation, no ale postaram się oczywiście odezwać do Was, czekajcie, się przesunę jakoś, postaram się do Was odezwać, słuchajcie, jeszcze zanim wyjdę do pracy, na pewno w ciągu jeszcze dnia, tutaj Wam coś co nieco pokażę, ale jestem tak zadowolona, słuchajcie, z tego łóżka, to był chyba najlepszy po prostu mój wybór ever. Co do toaletki, przekonuję się do niej coraz bardziej. Może i lepiej, gdyby była większa, wtedy bym jakby nie zastanawiała się, co jeszcze na tej ścianie, bo byłoby trochę tutaj, wiecie, obszerniej, to byłaby taka biurkowa. Tak naprawdę to jest naprawdę taka malutka mini wersja, no ale słuchajcie, ja dałam za nią tak naprawdę 90 funtów, więc może dlatego, cholera wie. W każdym razie być może kiedyś ją po prostu zmienię, na razie niech ona sobie stoi, na razie mi się przysłuży. Jest jedna szuflada, są półeczki, są trzy szufladki. Myślę, że na takie najpodręczniejsze moje kosmetyki jakoś sobie tu zagospodaruję, żeby mieć wszystko pod ręką. A więc mam nadzieję, że to się sprawdzi. Być może tu właśnie taką, rozmyślałam nad tą taką pufą, tą taką większą, nie tą wąską, małą, tylko większą, właśnie tu postawić. Wtedy można byłoby sobie na przykład na tym usiąść, a ja mogłabym tam sobie coś chować. Bo w tej pufie później tam jak otwieracie, to jest właśnie taka przegródka, w sensie przegródka. No, cała pufę jakby wypychacie czymś tam. No i tak sobie myślałam, że być może tam bym sobie trzymała swoją całą bieliznę, bo tak naprawdę to mam całą jedną wielką siatę bielizny tutaj w tej szafie. A wtedy mogłabym sobie trzymać po prostu właśnie w tej pufie. Ja spadam, słuchajcie, jestem tak zmęczona i tak się trochę źle czuję, słabo, dlatego że jeszcze mam okres. Więc to. No i co? No i oczywiście pokażę Wam jeszcze w ciągu dnia, czyli w świetle dziennym. Czekam jeszcze na te dwie takie, nie rolety, tylko te żaluzje papierowe. Zobacz, jak one się spiszą, bo być może ja sobie też je bym wzięła. Nie wiem, bo jeszcze nie wiem, czy tutaj będę chciała firankę, czy... Ale nie chcę firanki, ja bym chciała coś takiego, co mi jednak zakryje okno, a jak będę chciała, to sobie właśnie podepnę, więc ta opcja tych, słuchajcie, żaluzji papierowych byłaby naprawdę świetna. Także zobaczymy, zastanowię się jeszcze, wydajcie mi znać oczywiście, co myślicie o tym tutaj wszystkim, o tym, jak sobie to urządzam. Na pewno wiem, że gdzieś w pewnych momentach gdzieś pewnie coś jak zwykle przesadzę i przekroczę ten, słuchajcie, tą granicę dobrego smaku, bo u mnie wszystko mogłoby się świecić, odbijać w lustrach, no
Uwielbiam. No i zdjęcia też uwielbiam. Także może będzie tak, wiecie, pstrokato, ale to jest taki mój klimat i mam nadzieję, że Wam się spodoba tak jak mi. Staram się mimo wszystko zachowawczo do tego podchodzić, żeby nie przesadzić, no ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Także ja się z Wami żegnam, życzę Wam dobrej nocy, kolorowych snów i co? No i odzywam się do Was już jutro, czyli 3 października, ale zleciało. Także być może jutro przed pracą byśmy poukładali sobie kosmetyki. Nie będę pytać, co Wy na to. Gdzie Ty chcesz wejść, kocie? Kot przyszedł. Pewnie będzie chciała ze mną spać. Ja dzisiaj śpię już pierwszą noc w sypialni. Nie mogłam się już doczekać tego momentu i to będzie moja upragniona chwila. Dobranoc, dobrej nocy, trzymajcie się i dziękuję, że jesteście. Dzień doberek, witam Was bardzo gorąco i serdecznie wszystkich zusammen razem do kupy. Słuchajcie, ja właśnie jestem po jedzonku. Czekajcie, dzisiaj po prostu mi się jakoś bardzo źle spało, bardzo źle mi się śniło, miałam dość ciężką noc, mogłabym rzec, słuchajcie. Mamy dzisiaj dzień tygodnia, czwartek, w końcu czwartek. Ja się bardzo cieszę, dlatego że po pierwsze coraz bliżej weekendu, którego ja oczywiście nie mam, no ale moje dzieci mają. A ja właśnie teraz, dzisiaj to jest mój pierwszy dzień, kiedy idę do pracy, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela pracuję. No i dzisiaj pracuję, słuchajcie, na full, czyli do 23:30. Za chwilę właśnie będę chciała sobie przygotować mundurek, ale jeszcze zanim to zrobię, to czekajcie, bo jeszcze Wam tylko pokażę, bo tutaj mam. W takim czymś właśnie był ten łańcuszek. Nie mam już folii z ceną, ale mam właśnie tą torebeczkę. Nie wiem, po co ja sobie ją zostawiłam, ale pewnie po to, że pewnie mi się na coś nadal przyda. Zakupiłam sobie maseczki, za chwilę będę chciała sobie zrobić stado maseczek, słuchajcie, ze Skin 79, Soul Girls Beauty Secret Mask. Także za chwilę sobie jakąś jedną zrobię, ale co chciałam Wam pokazać, to chciałam Wam pokazać zmianę w salonie. Mianowicie wygląda już teraz to tak. Wszedł, doszedł, stanął telewizor. Miał zawi znaczy, Boże, miał zawisnąć. Patrzcie, co ja gadam. Miał stanąć, a zawisnął. Zawisnął telewizor. Cały czas są plakaty. Tak jak były, tak są. Tutaj jest lusterko. Tutaj jest mój obrazek z familią. Tam zdjęłam zegar. Nie wiem jeszcze, co tam właśnie dam w ten róg. Zobaczymy, zastanowię się. Powiem Wam, że tak troszkę przyszłościowo rozmyślam już chyba nie o lampie. Chociaż lampa była moim takim naprawdę takim małym marzeniem, dlatego że ta lampa, którą ja chciałam, to po prostu jest tak piękna, że ja stwierdziłam, że ja ją gdziekolwiek postawię, po prostu, żeby ona sobie tak stała. Jeszcze zobaczymy, dlatego że zastanawiam się, bo tam jest dość szeroko tego miejsca troszeczkę tak rozstawione i się zaczęłam zastanawiać, słuchajcie, na razie jest to oczywiście moje miejsce pracy, bo ja moje biurko jakby w sensie moją toaletkę mam tak małą, że tam laptopa nie bardzo postawię. Więc na razie miejscem pracy będzie to miejsce tu właśnie, ten kącik. Tam mam ten stoliczek, ja sobie tam siedzę na tej podusi, jak mam coś do zedytowania, do zmontowania, to tam to robię. W najgorszym wypadku mam jeszcze tutaj przecież stół, także mogę sobie pociągnąć kabel, jak będę potrzebowała i po prostu zrobić sobie normalnie wszystko przy stole. Minusem jest to, że tu przy stole nie mam żadnego kontaktu, bo już dawno by tutaj wtedy laptop stał. Więc to jest to, ale rozmyślam, czy tam nie dam takiego słupka, tego mebla takiego, wiecie, no słupka po prostu, słupka takiego mebla do zestawu jakby z tą komodą. Były też takowe, tylko się zastanawiam, czy jest mi to potrzebne, bo tak naprawdę z jednej strony okej, no upchałabym tam jakieś dokumenty, które gdzieś tam mam po szafach, no ale czy jest mi to potrzebne? Nie wiem. Ale ładnie by to wyglądało, bo tam jest takie puste miejsce. Teraz Was chcę zabrać, słuchajcie, w końcu do mojej upragnionej, umarzonej sypialni. Nie patrzcie na zasłonę, gdyż to nie jest docelowa zasłona. Na razie zasłoniłam się po prostu, żeby nie było widać. Tam jeszcze jest pierdolnik, jeszcze nie rozpakowany. Jeszcze jestem cały czas w trakcie rozpakowywania. Czekajcie, bo zapomniałam położyć tego cwaniaczka. O, no i teraz Wam pokażę. Może odwrócę kamerę. No i dobra, i teraz mogę Wam pokazać. Jest moje łoże w kolorze srebrnym, nie czerwonym. Takie ma nóżki. Takie metalowe, no jest przepiękne, jest cudne, jest po prostu wymarzone, jest idealne, po prostu moje.
Z tym tłem prezentuje się po prostu sztosowo. Sztosowo. Ten żyrandol na razie sobie taki jest. Na razie on jest naprawdę fajny. Nie mam jakichś tam zastrzeżeń. Wkurza mnie tylko, że jest tak nisko osadzony, że to powinno być troszeczkę wyżej. No ale jakby było wyżej, to z kolei by za blisko była żarówka. Ale może jeszcze coś tam pomyślę. Może coś pomyślę. Zobaczymy. Ale póki co tak na razie jest. I tu właśnie, jak widzicie, doszedł ten mebelek. Na mebelku mamy oczywiście ten obrazek, tu postawiłam, na początku stała tu literka, ale ona jakoś tak zniknęła. Tutaj mamy oczywiście Labi Lab. Będę miała to koło siebie, będę sobie do tego wracać każdego wieczoru. Po prostu będę sobie oglądać, bo naprawdę to jest tak fajna, słuchajcie, pamiątka, że po prostu szoczek. Szoczek. No, a moja psia psiła w ogóle, słuchajcie, powiedziała mi, że to zdjęcie, zaraz wam powiem, Karolcia moja powiedziała, że to zdjęcie, nie to, to, że to zdjęcie, widzicie? Gdzie to było teraz znowu? To, że to zdjęcie powinno być, słuchajcie, plakatem w moim domu. No, bez przesady, ale lubię to zdjęcie, oczywiście uwielbiam te zdjęcia, te dwa faktycznie naprawdę są sztosem, te widoki są przepiękne i ja na tym tle naprawdę fajnie to wyszło, o może tak powiem. Polecam Wam w ogóle Labi Lab, pamiętajcie też o zniżce, wszystko macie pod spodem, pod filmem, w opisie. No, także tutaj jest ten mebelek i drugi taki podobny, tylko wyższy, będę chciała tutaj postawić. I tam właśnie będę upychała, że tak powiem, będę układała resztę kosmetyków. Tam powiesiłam te usta, nie wiem dlaczego, ale, no, ale jakoś Oli mówi, że fajnie i że tak, wiecie, orzeźwia troszeczkę to miejsce. Zobaczymy, zawsze mogę to zdjąć, ale byłoby za biało. One dodają takiego fajnego jakiegoś dopełnienia, że tak powiem. Także tak by to wyglądało. Nie wiem, czy jest odpowiednie światło, bo zasłoniłam tutaj w sumie zasłonięte światło. Czekajcie, jeszcze okno otworzyłam. Nie wiem po co. Czekajcie tutaj. O, troszeczkę sobie odsłonimy, żeby było trochę jaśniej. Tak jak mówię, jeszcze okno będzie pomalowane, to się też tam nie przejmujemy tym. Tu powiesiłam sobie lustro jednak, przykleiłam je. Tu jeszcze będę chciała powiesić, gdzie widzicie te dwie dziurki, od tu dokładnie. W to miejsce będę chciała dać te rączki. Pokazywałam Wam to już chyba wczoraj na vlogu. Tak to będzie wyglądało, tylko światło było brzydkie. Tu i to będzie przyklejone, słuchajcie, na klej. Także takie będą rączki, szafa będzie wyglądała naprawdę o wiele fajniej. Uwierzcie mi, że fajny, w prosty sposób to są takie rączki, te co ja miałam w tamtej kuchni. Czekajcie, bo straciłam ostrość. Takie rączki i ja je po prostu będę chciała. To są te do przykręcania. Ja je będę chciała na taki jakiś mocny klej. Teraz jeśli chodzi o tą moją tutaj ścianę koło mnie, to tutaj powiesiłam swoje zdjęcie, moje sentymentalne zdjęcie po prostu związane z YouTube'em, z nagrywaniem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale też chyba mniej więcej to zdjęcie właśnie było na licytacjach. O ile dobrze pamiętam, bardzo je zresztą lubię, nie wiem dlaczego. Tutaj mam zdjęcie Moni w ciąży, jeszcze jak była w ciąży. Przepiękne zdjęcie, po prostu uwielbiam to zdjęcie, mam już kolejny, który uwielbiam, no ale wiecie, wyjdę na jakąś wariatkę, robiąc sobie pół ściany z Moni zdjęciami, bo ona ma naprawdę bardzo dużo, bardzo ładnych zdjęć. Roxy już Wam mówiłam, że zawisła u mnie na ścianie, po prostu sentymentalnie również, czekajcie, chcę rozjaśnić. Tak, i tutaj kalendarz, taki beauty kalendarz, więc niech sobie będzie zawsze, zawsze wiecie, to że kiedy co jest, który dzisiaj mamy, to zawsze jest przydatna rzecz. Tu mam jeszcze ciuchy, które właśnie za chwilkę być może Wam popokazuję i będę się zbierać do pracy. Niestety dzisiaj już kosmetyków nie ułożymy. Przestawiłam w ogóle biurko. Biurko przestawiłam na tą właśnie ścianę i tutaj zawisł zegar. O, tu zawisł zegar. Tu mi coś brakuje, ale też Wam już powiedziałam, że taką pufkę chyba sobie właśnie sprawię, tą srebrną. Sprawię sobie tą pufkę, dlatego że na tej pufce fajnie sobie coś ułożę. Teoretycznie mogłabym iść dziś po nią tak szybko przed pracą, ale z racji tego, że nie chce mi się biec po to, żeby znowu za chwilę z jęzorem na wierzchu wrócić
i za chwilę lecieć do pracy, to sobie to odpuszczę. Były te pufki jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze będą. Więc tak jak mówię, tutaj zagości taka srebrna, dosłownie w takim kolorze jak łóżko. Nie wiem, czy ona miała cyrkonię, już nie pamiętam. I wiem, że mała nie miała, a duża chyba miała, albo odwrotnie. A za chwilę biorę się właśnie i pokażę Wam jeszcze na Instagramie resztę tych ciuchów z Shein. A try on haul zrobimy sobie już po moim okresie, bo naprawdę nie dość, że czuję się źle. Nie chce mi się stroić, to jeszcze naprawdę jestem cała opuchnięta, nabrzmiała, słuchajcie, przez okres. Dobra, ja sobie muszę zrobić tutaj miejsce, usiąść i za chwilę się do Was odezwę.